W ciągu roku radni zatwierdzili uchwałę powołania szkół w zespoły. Miało być one powołanie z dniem 1 września 2011 roku, a poprzedni dyrektorzy jeszcze kwiecień, maj przygotowali na to organizacyjne. Wtedy wówczas okazało się, kto jest tym głównym menadżerem oświaty. Okazało się, że jest nim właśnie pan wójt. Ostro ingerował w atmosferę organizacyjną. Oczywiście jest prawda. Wam to dokładnie wiesz. Panie wójcie, nie udzieliłem panu głosu. To jest prawda, nie ma tak przysięga. Panie wójcie, bo ja bez dekorycji pan by wyprosił. Panie wójcie, proszę. To jest hamstwo, niekulturalne zachowanie. Jeszcze raz taki duży wybrzeże, jak teraz jeden wybrzeże. To jest hamstwo. To jest przerwanie, proszę pana, naszego spotkania z mieszkańcami. Umie się pan zachować, czy nie? Umie się pan zachować? Ja do pana nic nie mówiłem. Czemu pan mi przeszkadza? Ja się nie muszę, panie mówię, proszę pan, proszę pan, proszę pan, proszę pan, proszę pan, ale to pan zaczął nam najpierw przeszkadzać. Tak jest. Pan się zadrywał, bo panie wójcie, bardzo prosimy, kłaść tam wójcie i dalej do zachowania. Można powiedzieć. Panie radny, jeżeli pan mówi, że mówię państwa, to teraz powiem tak, że nie chcecie mówić wy prawdę, zaproszcie sobie mieszkańców na swoje spotkanie i przedstawcie prawdę. My, jeżeli pan mówi, że to są kłamstwa, to te kłamstwa chcemy te kłamstwa powiększyć. Proszę i proszę nam nie przeszkadzać, jeżeli nie prowadzi to spotkanie. Dziękuję bardzo. Pierwsza ingerencja w parku. Przecież mam te ludzi też spędzone z naszą obowiązkiem. Ja jestem radnym, ja mam obowiązek. Ja jestem mieszkańcem. Proszę o spokój i nie zapytanie, czy tak nasze spotkanie. Wszystkich proszę o spokój. Powtórzę swoją myśl po raz trzeci. Ja wiem, że pan wójt ingerował głos na waszym przewodniczącym. Panie wójcie! Prawda w oczy kole. Proszę pana, pan też w zasadzie wyprowadzenia jeszcze raz usłyszał pana jakieś zdanie. Tak samo też jest z pana. On jest ważniejszy, pan. Proszę państwa, ja bym chciał przypowiedzieć taką opowieść. Bo dzisiaj na razie, pan nawet nie wiem, kto to napisał, przeczytałem na stronie www.referendum.pl. Więc taka jest opowieść, że jest młoda para, prawda? Zaprosi młoda para, kupiła sobie mężczyzna, kupił garnitur, kobieta kupiła piękną suknię, tak? Wynajęli sobie salę na to wesele, zaprosili gości, wynajęli orkiestrę, napoje, jedzenie, wszystko wiadomo jak to przy weselu. No przychodzą na to wesele, no i chcą się bawić, tak? Chcą się bawić. I tak patrzą na to jakaś starsza para, wchodzi na to wesele, wprasza im się, no normalnie wprasza im się i chce, żeby to było ich wesele, tak? To chyba nie tędy droga. Wynajmie to salę, niech sobie kupią ubrania, niech sobie zrobią wszystko, niech zaproszą swoich gości i wtedy będą do swoich gości mówić i ze swoimi gośćmi będą się bawić. Także panie wójcie, to jest tylko taka przypowieść. Mogę tak? Nie. Pan wójt nakazał likwidację świetlicy. Powiem tam sprawa, jak do tej świetlicy znam szkołę, czekałeś świetlica. Okazuje się, że chcesz ją uczniowie i no i tam ją zamknąłem całkowicie w tym sensie, że jak miała coś pomyślenia, czy to mam do świetlicy. Powiem zamknąłem, bo to wiedział, że przyznać tego, że to mnie tam i że to tak były, bo to zamknąłem. Wyraźnie pan stwierdza, że pan poszedł za kłodek. Tak autentycznie było. I nie było. Był kiedykolwiek na poziomie gimnazjum, no to wie, że tam jest 9 klas pracowni.
oddziałów jest 6. Tam zawsze 3 klasy pozostały wolne. Używaliśmy do tego właśnie po starej religii. Jak była taka potrzeba przecież, no to... No to no właśnie. Dziękuję panu posłowi, że moje słowa nie są głosowe. Ponieważ decyzją pana wójta obecnego, naszego pana właśnie, zostałam zwolniona. Nie było tłumaczenia pani dyrektora. Panie wójcie, proszę mnie przerywać. Nie było tłumaczenia pani dyrektor, że co będzie. Przecież sekretariat musi być. Więc została jedna osoba. Nie, 4 pisma było wysłane do pana wójta, na które nie odpowiedział żadne. A na pytanie dlaczego, czy to jest likwidacja etatu, czy może coś innego, była odpowiedź zawadowa? Absolutnie nie. Nie wiem dlaczego, panie wójcie. Ile razy można pana upominać? Panie wójcie, no to już powiedziałem panu, że możecie mówić prawdę, znając swoje zdanie. To jest fakt, bo ja jestem pana nie wyruszał do innej osoby. Nikt. Nie był pan. Proszę pana. Wpływał i dalej pan figura na zamówienie i zwalnianie osób. Pan dokładnie wie, że jako nieprzełożony nie mogłem jej spojrzeć. Oczywiście, że nie, ale pan ma drugie ręce, chociaż pan tylko wasze chce swoimi osobami. Dzwoń na policję, Mariusz. No, trzeba też wyjść przed policją. Nie będzie nam nikt przeszkadzał tego spotkania z mieszkańcami na siłowni. Wiadomo, że mój stres po tylu latach pracy, jestem osobą już po 50, mam tylko średnie wykształcenie, nie mam wyższego, może to było powodem mojego zwolnienia. Mało tego, w tym roku, bo pan wójt stwierdził, że jeszcze sobie jakoś radzimy, prawda? Trzeba dokopać bardziej, bo pan zawisnął u nas. Przyjeżdżał pan, oglądał to pan, prawda? Trzeba było coś wymyślić, żeby dokopać tej rodzinie jeszcze. Więc zwolnił mojego męża. Mało, jest to... jest to... Jest likwidacja etatu, słynne. Przepraszam, likwidacja zakładu zdalnego. Zgadza się. Wszystkim daje się wypowiedzenia. Ja się zgadzam z tym, ale mało tego. To trzeba było jeszcze bardziej zrobić drastycznie dla tej rodziny. Trzeba było coś wymyślić, żeby ten człowiek nie otrzymał nic, prawda? Bo trzeba było go zwolnić, żeby nawet praw pracowniczych nie miał, żeby nie dostał zasiłku, żeby nie dostał żadnych odpraw, żeby mu coś tam jeszcze zabrać. Tak się stało. Na wypowiedzeniu mój mąż otrzymał następne wypowiedzenie, nie cofające poprzedniego, z tak zwaną dyscyplinarką. Tak się robi, panie wójcie, z ludźmi, którzy mają coś innego do powiedzenia niż zwrócić uwagę, żeby pani nie zapisała do mnie. Proszę panie wójcie, prowadzący, zwrócić uwagę. Pan o tym wie. Nie, jeżeli pan nie miał nic na sumieniu, nie broniłby się pan tak. Proszę korygować kłamstwo, bo my mamy sobie. To nie jest kłamstwo, ja mam na to i mam dowody, panie wójcie. Sprawa jest w sądzie. Dokumenty są złożone, nie będę się więcej do tego odnosił. Dziękuję bardzo. Aha, jeszcze przepraszam. Za tę hojność, panie wójcie, w stosunku do mojej rodziny i potraktowanie nas jak śmieci, jesteśmy następnymi medelami u nas w gminie, jak to pan nazywa, tych ludzi, którzy stracili pracę i chodzą, nie pójdę do opieki. Żeby moja rodzina miała co jeść, nie pójdę do opieki, bo znam sytuację. Moja jak się skończy, ja się nie skończy. Rozmawiałam z panem dyrektorem Miczakiem, mówi, no, że jest w podobnej sytuacji, że jedną osobę będzie musiał zwolnić. Ponieważ ja nabyłam uprawnienia emerytalne, to mówię, no dobrze, to ja chętnie, no może się nie zwolnić. Nie uważam, że to jest sytuacja, bo
zabawa dla naszych władz. Bo wiecie Państwo, jak jest w zakładach pracy. Jest trudno dać komuś wypowiedzenie, bo nie jest, wypowiedzenie nie jest ani miłe dla pracownika, ani uważa dla pracodawcy. W wielu zakładach zachęca się ludzi do przejścia na wcześniejszą emeryturę, nawet wypłacając im jakieś rekompensaty. I uważałam, że ponieważ no, ja dobrowolnie wziąłem się, mogłem je zwolnić, to sytuacja no, wyjątkowa. Nie będzie żadnych spraw sądowych, wszystko będzie dla naszych władz, no tak jak powinno być, jak sobie uważam, mogę życzyć. Ale i tak miało być. Jakie było moje zdziwienie, kiedy 1 września poszłam po pracy, niby po wypowiedzenie, okazało się, że ja dostałam umowę o pracę następną. Tego etatu dla mnie nie było, ale dla mnie stworzono nowy etat. Dołożono godzin, chociaż wtedy, kiedy powstawały zespoły, to nam się mówiło, że zespoły powstają po to, żeby były oszczędności w oświacie. Więc nie wiem, jakie były oszczędności, więc nie wiem, czy tam były oszczędności, ale mówię, no niezbadane są wyroki boskie, a działania naszych władz to nie. Panie wójcie, czy musi nam pan przedstawiać spotkanie? Tam etap jest do dnia dzisiejszego, pracownik zwolniony. Nie było etapu, to się go utworzyło. Wcale się prosi o to, proszę. Prawda? Ja mam takie pytanie. Tak. Jaki koszt był odprawy, że tak powiem, jaką pani miała otrzymać? Czy to było równoznaczne z polskimi, jakie pani pobierała? Wie pani co, no być, nie wiem, nie przemyślałam tego, ale to było takie porównywalne. Tak, porównywalne. A jeszcze najfajniejsza sprawa. To wypowiedzenie, jakie dostałam później, na koniec, na wypowiedzeniu przyczyna wypowiedzenia. Powstanie zespołu szkół i likwidacja etatu dyrektora wypełniłam to wcześniej. Bo w tym roku, w którym dostałam wypowiedzenie, mam nauczycielem, już nie dyrektorem. Nie wróćcie. Nie. Także wróćcie.